Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Wracamy do tematu skrzyżowań równorzędnych. Nie tak dawno pokazywaliśmy Państwu taką strefę skrzyżowań równorzędnych w okolicy ulicy Płaszowskiej w Krakowie. I tam kierowcy w ogóle sobie nie radzili. Jednak wprowadzono pewne zmiany w organizacji ruchu, domalowano po prostu linie, które nagle kierowcy jakby zaczęli zauważać. No pokażemy dzisiaj w programie, że zaczęli niektórzy, nie wszyscy niestety. Ci gorsi dalej uważają, że jeżeli jadą prosto, szeroką jezdnią, to te dochodzące z prawej strony nie mają żadnego dla nich znaczenia. Po prostu jadą, jakby byli na drodze z pieszeństwem, a przecież nie ma tam znaku droga z pieszeństwem. Jest pionowy znak strefa skrzyżowań równorzędnych, czyli na wszystkich skrzyżowaniach w tej strefie liczymy się, że będzie pieszeństwo dla nadjeżdżających z prawej strony, czyli musimy zwolnić i popatrzeć w prawo. Niektórzy dalej tego nie robią. No zdecydowanie kierowca nic nie zrozumiał. Taksówkarz dobrze. Ta linia wymalowana na jezdni no jednak spowodowała pewną refleksję u niektórych. Niektórzy podjeżdżają wolniej. Wydaje mi się, że nie do końca wiedzą, o co chodzi. Ale no jeżeli już ten z prawej pojedzie, no to go przepuszczą. A niektórzy bardzo poprawnie zachowują się zgodnie z właśnie ruchem prawostronnym, zgodnie z artykułem 25 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ten w miarę dobrze. Czyli ta linia P14 jest tutaj przydatna. No, wnioskowaliśmy, żeby właśnie taką linię pomalować, że może to unaoczni kierowcom, no ktoś może przeoczył ten znak wjazdowy, to przynajmniej tę refleksję tutaj będzie miał. No ale dla niektórych, jak widać, no nie ma, no nie ma dla nich po prostu żadnych wskazań. Już nie wiem, co by można było zrobić, chyba jakąś taką zapadnię, która by powodowała, że ich spowolni, a potem wyrzuci i powoli pojadą dalej. No, proszę Państwa, prędkość kosmiczna. Ale to aż dziwne, że tak bez obaw podjeżdżają do skrzyżowania. No, wynika to z rozmów przez telefony komórkowe, pisanie maili, Facebooki są w użyciu często za kierownicą. Tak mi się wydaje, że nawet niektórzy praworządni kierowcy nie zdają sobie sprawy z tego, co potrafią robić ci, którzy nie przejmują się jazdą, którzy jazdy traktują tak, by to po prostu było, no powiedzmy, słuchanie muzyki czy gotowanie obiadu. No też trzeba uważać, bo można przecież przesolić coś, niedosolić, ale tam może te ewentualne skutki są mniej groźne. Natomiast no, na drodze chyba nie muszę nikomu mówić, jak groźnym jest wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. Ustąpił, brawo. Oj, proszę Państwa, całkiem odważnie to się jednak tutaj jeździć nie da. Tu na szczęście zawodowy kierowca rozumie prawidła strefy. Czyli tak na 50%, proszę Państwa, zadziałało to na 50%. Jest lepiej niż było, ale do doskonałości daleko. Ta strefa przy ulicy Płaszowskiej w ogóle nie działała. Od mniej więcej miesiąca zaczęła działać, ale dopiero zaczęła. Przestrzegam, pokażemy jeszcze raz te skrzyżowania. Szanowni Państwo, uważajcie. Uważajcie też na znaki pionowe, bo gdzieś może nie być takiej linii i tam też trzeba popatrzeć w prawą stronę i przepuścić pojazd, który z prawej strony nadjeżdża. A tutaj będziemy ustępowali my. Patrzymy na prawo, jedzie rowerzysta. Za rowerzystą my, a za nami ten skręcający w lewo. Tak to ma być. No, rowerzysta jakby spadł z księżyca. No ale jak się słucha w słuchawkach muzyki i nic nie wie, co się dzieje na drodze, to tak jest. Ta linia tylko doznakowuje, natomiast generalnie decyduje znak ten właśnie A5, czyli skrzyżowanie równorzędne. Uwaga na zbliżające się skrzyżowanie, na którym pierwszeństwo nie jest regulowane znakami drogowymi. Jeżeli jest napisane strefa, to znaczy jest cała strefa i trzeba się spodziewać tych skrzyżowań wszędzie. Natomiast
linia P14 jest stosowana również do innych celów, więc ona bezpośrednio tego pierwszeństwa nie wyznacza. Wskazuje miejsce, gdzie zatrzymujemy się w celu ustąpienia pierwszeństwa z prawej. Uważajmy na to wreszcie, nie jeździmy w ciemno. Także skręcamy w strefę skrzyżowań równorzędnych na wysokości ulica Stróża Rybna. Właśnie tutaj skręcamy. Uwaga na rowerzystów, bo tutaj jest ciąg pieszo-rowerowy. Może któryś rowerzysta jechać na wprost. Natomiast w tym przypadku mam pierwszeństwo, proszę Państwa. Tutaj nie prawa strona, tylko włączanie się do ruchu. Kierowca Forda dostawczego włącza się do ruchu. I podobne kilka kolejnych wyjazdów, bądź to z dróg wewnętrznych, bądź to z obiektu przydrożnego. Tutaj próg zwalniający. W takich przypadkach prawa ręka nie obowiązuje. Tutaj prawej ręki nie ma, tutaj mamy pierwszeństwo. Powtarzam, to wyloty dróg wewnętrznych, bądź wyloty z obiektów przydrożnych, z parkingów, z budynków użyteczności publicznej. Natomiast tutaj już obowiązuje strefa skrzyżowań równorzędnych i oczywiście dodatkowo informują o tym, uprzedzają, przypominają, wskazują miejsce zatrzymania, te linie warunkowego zatrzymania, linie P14. Tu uważamy, tu patrzymy w prawo. No mam nadzieję, że mogę podjechać odważnie i spokojnie jechać. No tak, no więc proszę Państwa, znaki poziome, można powiedzieć, zadziałały. No ale czy my tylko widzimy znaki poziome? No to nie będzie bezpiecznie na polskich drogach, jeżeli będziemy respektowali tylko znaki poziome. Musimy respektować wszystkie znaki. No ale sytuacja się ewidentnie poprawiła. Mam nadzieję, że trwale i na stałe. No cóż, na podsumowanie powiedzmy tak. Te linie warunkowego zatrzymania spowodowały poprawę sytuacji. Można powiedzieć, że połowa kierujących, kierowców, kierujących rowerami stosuje się do przepisów. Część pewnie dzięki tym liniom właśnie, które zwróciły uwagę na problem. Natomiast część kierujących absolutnie nie. Czy to rowerzyści, czy kierowcy, do których przecież powinniśmy stosować wyższe standardy, jadą jakby nigdy nic. Jadą, bo długa, prosta. Jadą, bo tak. Niebezpiecznie. Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.